No, siemaneczko wszystkim, jesteście na kanale Arturka. Jesteście gotowi do kuchennej rewolucji? Mam nadzieję, że tak samo, tak jak ja. Jesteście przygotowani, macie tu przy sobie jedzenie i chcecie oglądać kuchennej rewolucji tak jak ja. Ale przed tym, jak zaczniemy, mam do was prośbę. Bo w sumie wy tylko oglądacie kuchenne rewolucje i to jest trochę takie niesmaczne z waszej strony, no bo ja również nagrywam inne odcinki, takie jak Ostre Cięcie na przykład. No ostatnio nagrałem Moment Prawdy chyba tak program się nazywa, albo nagrywam Ugotowani. Są fajne programy, a wy oglądacie tylko kuchenne rewolucje. Ile można oglądać kuchenne rewolucje? No, dajcie sobie spokój. Również możecie obejrzeć inne odcinki na moim kanale. Każdego bym z was prosił, żebyście to również robili, bo staram się dla was, nagrywam nie codziennie, bo co 2 dni, ale i tak często. Więc mam nadzieję, że zrobicie to, wejdziecie na kanał i obejrzycie inne odcinki. No a teraz życzę wam wszystkim smacznego i zaczynamy. Słupsk to 90-tysięczne miasto o więcej niż 7 wiekach historii. Jej śladami są tu między innymi ponad stuletni ratusz czy znacznie starszy zamek książąt pomorskich. W zabytkowej kamieniczce niedaleko centrum miasta znalazła tu też siedzibę restauracja Mikołajek. To lokal z długimi tradycjami, który od roku prowadzi Jolanta. Pracowałam w pewnej firmie, gdzie bardzo dobrze zarabiałam, bardzo dobre stanowisko miałam. Moja mama ciężko zachorowała, musiałam się nią zaopiekować, zostać w domu. No i tak zaczęłam na zamówienie robić w domu pierogi. A że szły jak woda, 10 lat temu Jolanta zaczęła je sprzedawać w założonej przez siebie pierogarni. Tyle, że po latach przestało to pani biznesmen wystarczać. Kolega mówi: słuchaj, jest Mikołajek do wzięcia. Kiedyś wiem, że ten lokal miał niesamowitą popularność. Starsi to mieli sentyment do tego miejsca. Tak, jeżeli ten lokal był głównie popularny przez starsze osoby, to ja się nie dziwię, że ten lokal powoli upadł, no bo starsi ludzie długo nie żyją i wszyscy poumierali. Dlatego teraz nikt tam nie przychodzi. Chodzili dużo na piwo, na obiady. Zaciągnęliśmy spory kredyt. Za to miejsce musieliśmy zapłacić prawie 90 tysięcy. Uważałam, że jak nie mam tych klientów już na pierogarni, więc pójdą za mną. No i niestety szok. Przenieśliśmy tu pierogarnię, no i klienci nie przyszli za nami. Szybko podjęliśmy decyzję po 3 tygodniach, że wracamy na poprzednie miejsce. A tu zostaliśmy z lokalem, który musimy prowadzić, bo jest duży kredyt, pracownicy, umowy. Skok na głęboką wodę okazał się ruchem nierozważnym. Ja się nie dziwię, że w tym lokalu tylko są starsze osoby, bo no, nie zachęca w ogóle do przyjścia tam, tylko otwierasz drzwi i myślisz, że jesteś gdzieś w kancelarii, albo nie wiem gdzie, w zakładzie pogrzebowym, albo coś w tym stylu. No, w ogóle nie zachęca, żeby tu jeść. I w życiu bym nie powiedział, patrz na to zdjęcie, że tu można smacznie zjeść. Zwłaszcza, że Mikołajek oprócz dawnej sławy nie miał się czym pochwalić. Zatrzymało się to w komunie i tak to wyglądało. Jedni z naszych klientów przyjechali, zobaczyli, jaka to nora i się wycofali, powiedzieli, że tu nie wejdą. Lokal wymagał przynajmniej. Czyli skoro pani Jolanta wie, że tu źle wszystko wygląda, że klienci narzekają, to czemu pani Jolanta z tym nic nie zrobi? Chociaż jakiś lekki remont, lekkie odświeżenie tego wszystkiego. No przecież to naprawdę, ja też bym tu nie chciał wchodzić w ogóle. To wygląda tragicznie, a ta kanapa czerwona to w ogóle jest masakra. Ja bym tego nawet w domu nie chciał mieć, co dopiero w salonie. Nie w salonie, tylko w restauracji. Do czego szefowa z braku środków zaangażowała pracowników. Malowałam ściany, sufity, skrobałam. To wszystko my robiliśmy. Jest jasno i czysto. Na wystrój? Nie mamy na razie pomysłu. Nie zabrakło na szczęście pomysłu na kuchnię. Jestem wychowana na tradycyjnej domowej kuchni i taką kuchnię domową przeniosłam tu. Przejmując lokal, Jolanta przejęła też pracowników i praktykantów. Taką wschodzącą gwiazdą według mnie jest uczeń Krzysztof. Teraz kończę szkołę i szefowa poprosiła. To jest ten moment, kiedy w życiu by nie zgadnął, ile Krzysztof ma lat, bo no w życiu bym nie powiedział, że on ma 20 lat, ale on jest młodszy ode mnie. On wygląda, jakby miał trójkę dzieci i no tak, dwa kredyty, co najmniej, na mieszkanie. Żebym został szefem kuchni. Czasem podpowiada mi rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Przesoliłeś. Oprócz tego pracuje na kuchni pani Monika Cezary. Jest to kierowca. Ania jest barmanką i kelnerką. Marlena jest od niedawna tutaj kelnerką. Mam bardzo udaną załogę. No cóż, problem w tym, że okręt nawet z taką załogą niestety tonie.
Na chwilę obecną 3 obiady dziennie wydajemy. Restauracja nie zarabia na siebie. 3 obiady dziennie to tylko dlatego, że pracownicy te obiady jedzą. A tak jakby nie pracownicy, to w ogóle żadnych obiadów by nie było sprzedanych. Bardziej ludzie starsi, w podeszłym wieku. To jest piwnica, no nie ma za dużo światła. A w tym przypadku w życiu bym nie powiedział, że Monika ma 29 lat, ja myślałem, że ma 20. Co jest z tymi ludźmi? Nie wiem, w sumie co ja mam, jakie mam do nich problem są? Stylowego, młodzieżowego, no nie wiem, wystroju. Co gorsza, entuzjazm w stosunku do Mikołajka straciła sama jego szefowa. Mimo, że jestem optymistką, niestety mój optymizm zgasł tutaj. Odkąd się tutaj przeprowadziliśmy, to szefowa tylko na przykład na telefon, tak? Zróbcie to i to. Nie bywała z nami, nie gotowała z nami, nie była z nami na co dzień. Bo jeżeli chce tutaj coś rozkręcić, to musi być z nami. Z tym, że Jolanta najpierw usiadła za klawiaturą. Napisała do mnie bardzo długi list. Pani Jolanta Rozkosz ze Słupska. 10 lat temu otworzyłam w Słupsku pierwszą pierogarnię. Pojawiła się okazja. Właściciele restauracji Mikołajek zaproponowali odstąpienie twojego lokalu z całym... I zobaczcie, bo tutaj przed chwilą widzieliśmy, że ten fragment, kiedy pani Magda czyta list, był nagrywany o godzinie 7, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem skąd pani Magda jedzie, z Warszawy do Słupska to chyba nie jest daleko, nie? Tak mi się wydaje, zaraz wam sprawdzę, sekunda, żeby nie było. Warszawa, Słupsk. Daleko. Dobra, to jest 500 km. Dobra, nieważne. Jednak to jest daleko, to jest 600, 500 km to jest. To nieważne. Chociaż nie, dobra, to jest 7 godzina, czyli nagrywają o 7. Plus minus 5 godzin drogi, to jest godzina 13. Zakwaterowanie i tak dalej, to jest godzina 15. A czemu pani Magda zawsze przychodzi wieczorem, w nocy? To mnie zawsze zastanawia. Wyposażeniem i know-how. Niestety w tygodniu pojawiło się kilku, a w porywach kilkunastu klientów. Jestem w sytuacji patowej. Jestem osobą silną, przebojową, zaradną. Niestety jestem z tym wszystkim zupełnie sama. Nie mam żadnego partnera życiowego, tak więc nie mam z kim nawet porozmawiać. Pani Magdo, mówi się, że silne kobiety nie płaczą. To nieprawda. Nawet teraz, kiedy to piszę, zalewam się łzami. Jednak zaraz przymyję twarz i udam się do pracy. Pani uzyskała sukces dla mnie. Pani może być moim nauczycielem. A nie doradcy, teoretycy. Jolanta Rozkosz. No mam nadzieję, że pani Magda nam tu pomoże postawić to wszystko na nogi. Że szefowa z nami też będzie. Może jakoś to się ruszy do przodu. Ważne, że list przekonał adresatkę i Magda Gessler przybywa do Słupska. Poproszono mnie, aby zrobić rewolucję w restauracji, która mieści się w tym pięknym, szacownym budynku. Jestem bardzo zniesmaczona, że nazwa tej restauracji jest na starym kawałku jakiejś folii, która po prostu bardziej przypomina, nie wiem, coś, w czym się wakuje ryby, niż coś, co mam reklamować restaurację w Słupsku. Nazwa Mikołajek jest fatalnie podana. Rozpieprzone schody i trzeba uważać, żeby się nie zabić. Dosyć strome. Dotrzeć do restauracji nie jest ani przyjemnie, ani łatwo. Tu nie pomalowano, ale zejść z tych schodów to nie lada cyrk. No niezła jazda. Fajnie się wchodzi do knajpy, szczególnie jak człowiek jest jeszcze trzeźwy, to jest super. Bez przesady, to mi się wydaje teraz jest naciągana burza. No bo są schody jak schody i ja nie widzę tam żadnego problemu, żeby po nich zejść w dół, albo wejść do góry. Tylko na rauszu, straszne. Wejście jest koszmarne, w górę, w dół, w górę, w dół. Wiesz, restauracja? Oto jest pytanie. Boże. Bingo, bo przecież udało się trafić za pierwszym razem. Co za koszmar. Będzie zabawa. Będzie się działo. Na pewno tak. Skoro nawet nieobecna na co dzień szefowa dziś pojawiła się w kuchni. Tu niczego nie brakuje. Lampki jak lalki. Okropnie pomalowane ściany. Złote kaloryfery, rury, krzywe. Uspokój się, będzie dobrze. Jezus, ja nie wiem. Normalny klient. No jeszcze obrusy weselne. No nie powiedziałbym, że to jest normalny klient, no bo tutaj może się wydarzyć dosłownie wszystko. Tu można i okna wybić, tu można i koloryfer zdjąć, tu stół przewrócić, talerze zbić. Tu jest możliwe wszystko, więc to nie jest zwykły klient. Wdech, wdech.
Ja jutro jakieś tabletki biorę, naprawdę. Na zapleczu napięcie rośnie. Tylko szefowa próbuje się uśmiechać. Pani jest właścicielką? Nie. Kelnerką? Tak. Barsz czerwony czysty, 3 złote. Dokładnie jest 4 złote. W ogóle za darmo tu jest. Co ja mam zjeść? Kotlet rybny z dorsza. Mieliśmy dzisiaj na danie dnia bardzo dobry kotlet. Ja chcę zobaczyć ten barsz czerwony. Dobrze. I rosół. Flaki. Niech będzie kotlet dorsza i kotlet schabowy. Dobrze. Zupy już czekają. Na początek barszcz. Okej. Skoro okej, można podawać, by spróbować przekonać Magdę Gessler, że z tej piwnicy... Dla mnie ten kolor też jest okej. Brakuje tylko majeranku, bo ja lubię majeranek do wszystkiego dodawać. No to jest... To tylko ja tak lubię. Ale moim zdaniem tam nie ma do czego się doczepić. Ale nie wiadomo jak smakuje, więc zaraz się dowiemy jak smakuje. Proszę barszczyk. O mój. Bardzo dużo octu spirytusowego, za dużo. Zajzajer, spierniczone namy. Ja uważam, że nasz barszcz jest bardzo dobry. Gdyby tak jeszcze Magda Gessler miała powody, by się dobrze w Mikołajku zabawić, pora spróbować rosół. Na kurczaku? Tak, na takim swojskim. Biedna woda. No to jest niemożliwe. Mnóstwo wody, mało mięsa. I to Boże, ta właścicielka zaczyna mnie denerwować, ponieważ ona mówi, że ona ma dobre jedzenie i jedzenie jest najlepsze w mieście i tak dalej. Skoro wasze jedzenie jest dobre, to czemu nie ma klientów i co to robi pani Magda? Bo jakby to było dobre jedzenie, to by to nie musiała przejść pani Magda i ty byś nie musiała brać kredytu żadnego. Tak, ja wiem, że kredyt był wzięty przed otwarciem restauracji. Nie musicie mi tego pisać, nie musicie. Czeka, a czy on jest domowego chowu, tak jak pani mówi? Byłoby bardzo miło, może się dzisiaj postarali. Tak, on jest przechowywany w domu, ale już w zamrażarce. Był kupiony gdzieś tam, w fabryce, ale przytrzymywany w domu. Więc można powiedzieć, że to jest z domowego schowku. Ale tego nie czuć. I osobiście nie zgadzam się z tą opinią. No ale medialnie musi coś się dziać. Jezus Maria, naprawdę ta kobieta zaczyna mnie denerwować, no bo ona cały czas podważa panią Magdę. Zgadzam się, to można podważyć, ale nie w tym momencie, kiedy ona mówi naprawdę, jak to wszystko smakuje. Ona to nie przyjechała, żeby powiedzieć, wszystko jest gówno, ja robię lepiej. Bo nieraz widzieliśmy takie restauracje, gdzie pani Magda przyjeżdżała i mówiła, mega pyszne jedzenie, naprawdę kucharz gotuje zarąbiście, ty mi się podobasz, masz talent. Ale niestety w tej restauracji talentu nie ma. Kelnerka Ania denerwuje się coraz bardziej. Anka, co ty? Ania! Lubiło ci, co ty? Przecież to nie jest twoje wino. Co ty obserwujesz? Z kuchni to wychodzi. Przesoliłam flaki. Szefowa za bardzo się nie przejmuje. Zaś Ania ciągle swoje. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, smaczne. Pani jest jeszcze jedną kelnerką? Tak. Pomoc i kelnerka. Dlaczego raptem pani przyszła teraz, a nie koleżanka? Koleżanka jakby płakała się. No. Siano z całej łąki przerobione w placek krowi. To jest charakterystyka tych flaków. Nigdy ich nikt nie czyścił, tylko wziął i gotowo. Łajno. No flaki gówno. Gówno, gówno, gówno. No co poradzę? Robiłam zawsze tak jak... z przepisu pani Magdy. Ja bym teraz na miejscu pani Magdy powiedziałbym, skoro ta pani Jolanta kiedyś potrafiła robić mega pyszne pierogi, żeby teraz przygotować, albo no na jutro, nie teraz, na jutro, żeby przygotowała ta pani Jolanta pierogi, jakie potrafię robić. I teraz zobaczymy, jaką kucharką jest właścicielka restauracji. Jutro już nie przyjdę. Nie. Ale tym, że to jutro ona nie przyjdzie, zrobię tylko gorzej sobie i właścicielce restauracji. Pani Magda ma to w dupie, czy ta kelnerka będzie jutro, czy jej nie będzie jutro. No jesteś. Proszę cię, przestań. Jutro nie przyjdę, naprawdę, szefowo. Muszę. Nie. Nie chcę jutro tego samego przeżywać.
Po zupach i daniu barowym czas na coś konkretnego. Bardzo dobry podobno kotlet z dorsza, czyli mikołajkowe danie dnia. Poproszę serweczkę. Ujaźnię. Ja się nie chcę. Dziękuję. Śmierdzi starą rybą. Czyżby naprawdę nic nie zasługiwało tutaj na pochwałę? Dobrze utupane ziemniaki. Ale nic poza tym. Ale ze mną pracujesz, także proszę cię. Krzysiu? Podłóż, będzie ci fajnie. W kuchni w Mikołajku teoretycznie rządzi Krzysztof, tymczasem wszystkim dzisiaj zajmowała się Jola. Czy ten kucharz, nie pamiętam jak on ma na imię, czy on pierwszy raz te kotlety bije, czy co? Że on, że potrzebował pomocy? Mocniej rozbić jeszcze karkówkę. Czyżby szef kuchni był osobą aż tak niesamodzielną? A jednak kotlet Krzysztof usmaży już sam. Proszę bardzo. Dziękuję. Powiem wam tak, kotlet jest duży. To jest ten plus tego wszystkiego. Tym bardziej, że cena chyba z tego co pamiętam 19 zł, to nie jest dużo. I porcja fajna. Tylko teraz zależy, czy jest smaczna, czy nie. No, bułka tarta jest twarda. Jak można schrzanić kotlet schabowy złą panierką, czyli złą bułką tartą, ta bułka spierniczyła cały kotlet. Wszystko jest podane z takimi tam dodatkami. Strasznie słabo. No i moim zdaniem ten kotlet chyba jest ciut za mocno rozbity. Bo jednak ja wolę, kiedy jest ciut grubszy, wtedy jest... No czuć ten smak tego kotleta, a nie jest taką podeszwę. To w ogóle jest taki liść, no nie wiem, nie smakuje mi bardzo rozbity kotlet. Jak to miasteczko? Kropni ma jest. Przepraszam bardzo, ale przez drobiazgi na stołówce je się lepiej niż u was. To jest niejadalne i nudne. Jestem bardzo zaskoczona werdyktem. Nie ze wszystkim musimy się zgadzać. I tak dobrze, że nie wylądowało to na nas. Czuję się niesprawiedliwie oceniony, bo wiem, że dobrze gotuję. I słyszałem to od wielu osób, więc... Czyli to jest wina pani Magdy, że ty źle ugotowałeś, tak? Dobra, zapiszemy sobie. Będziemy pamiętać. Czyli Krzysztof jest dobrym kucharzem, tylko pani Magda się nie zna na kuchni. Nie robi mi wielkich problemów. To tak smutne i depresyjne miejsce, że chce się stąd po prostu uciec. Nie inaczej niż od frontu, także od kuchni Mikołajek wypadł blado. W pracy, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, jest i Ania. Muszę poznać autorkę listu i sprawdzić, co się tu tak naprawdę dzieje. Na początek przed Magdą Gessler zaprezentuje się zespół. Rozumiem, że uczeń? No już kończę szkołę. I jesteś? Jestem szefem kuchni. Ile pan ma lat? 20. A pan? Kierowca, zaopatrzeniowiec. Pani jest właścicielką, szefową. Monika, pomocna kuchni. Pani jest szefem kuchni? Tak. Jakie masz doświadczenie? Szkoła i potencjał. To jest absurdalne. To jest wiek, w którym człowiek się uczy na szefa kuchni, a nie jest szefem kuchni. Czego on się ma nauczyć, od kogo? Razem z nim jestem na kuchni. Kiedy jest potrzeba, jestem mistrzem w zawodzie kucharz. I no, mam pierogarnię. A gdzie pani pracowała przed tym, zanim pani miała pierogarnię? W innej branży. Ale, czyli co, ona jest mistrzem, ale gdzie są te jakieś dyplomy, doświadczenia i tak dalej? Bo tak każdy się może nazwać mistrzem wszystkiego. Ja na przykład jestem mistrzem leżania, nic nie robienia. Dyplomu nie mam, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że tak robię. Pani nie pracowała jako kucharz, czyli tak de facto... Nie. To gdybym panią poprosiła o zrobienie foie gras na gorąco, to by pani nie wiedziała, jak to zrobić. Mogłabym mieć z tym problem. A sos holenderski umiemy robić? Nie. Czyli pani nie jest autorytetem dla młodego człowieka? Ja z panią będę chciała usiąść i porozmawiać. Ciebie będę prosiła o kilka prób. Będę chciała, żebyś zrobił mi jajko w koszulce. I majonez. Z majonezem będzie problem, ale... Właśnie majonez nie jest takie trudne do zrobienia, tylko trzeba mieszać go, żeby się nie zważył, bo jak się zważy, to wszystko jest do wyrzucenia. A tak, to nic tam trudnego chyba nie ma, z tego co ja kojarzę. Nieraz robiłem i okej. Okay. No co wymyślam?
To w zasadzie jest ciężko być szefem kuchni, jak się nie umie takich podstawowych rzeczy. Tak, został puszczony głęboką wodę. Nie, raczej pani chce go utopić. Jak przyszedłem tu do pracy, myślałem, że nauczę się więcej ciekawych rzeczy, niż faktycznie się nauczyłem. Jeżeli z majonezem faktycznie może być problem, to może lepiej zacząć od jajka i jakoś je wystroić w tę wymaganą przez Magdę Gessler koszulkę? Nie wyszło. Rozleciało mi się. Jaka miała to być kuchnia? Jakie marzenie było pani, skoro pani to brała? Jej marzenie było po prostu zrobić kasę i tyle. To było największe marzenie. Ja jej nie osądzam, bo ja ją rozumiem jak najbardziej. No bo ja też lubię pieniążki. Kto je w sumie nie lubi? Szczerze? Marzeniem jest takim, żeby przychodzili tutaj goście na obiady, żeby chcieli korzystać z naszej kuchni. Ale dlaczego, kiedy ona jest żadna? No mogę dyskutować z panią. Kupujemy mięso z ubojni. Jest to najlepszej jakości mięso, nie ma lepszego. To, że to mięso jest najlepszej jakości, to jeszcze nie oznacza, że ono będzie dobre po przygotowaniu go. Bo trzeba znać, jakie przyprawy, jak go smażyć, ile smażyć, jak długo, jaka temperatura, to wszystko trzeba znać. A to, że ty kupujesz dobrej jakości mięso, to nic nie znaczy. Tak samo jak ja sobie zaraz kupię najlepszy mikrofon, ale jak ja nie będę wiedział, jak go ustawić, to on będzie działał tak samo, jak reszta innych mikrofonów. Kupujemy mięso, które jest młodym mięsem. Nie jest starym, przerośniętym, w kolorze ciemnym. To jaka powinna być wołowina? Wołowina powinna być jasna, różowa. Pani nic nie wie i to jest problem. Gdybym nie potrafiła gotować, to nie potrafiła zarządzać zespołem. Nie prowadziłabym od 10 lat gastronomii. Pani umie robić pierogi? Tak, pani może i prowadzi 10 lat gastronomię, ale z tych 10 lat jestem ciekaw, ile pani z tego zarabia. Z tych 10 lat, ile zarobiła. Skoro pani jest w kuchennych rewolucjach, to chyba tak nie do końca pani zarabia. I nie do końca pani to dobrze idzie. Pierogi nie wystarczą, bo miejsce nie pasuje do pierogów. Nasuwa się pytanie, czy ja oczekuję ekskluzywnej restauracji. Nie. Kto będzie osobą, która będzie pilnowała jakości, której wczoraj nigdzie nie było w żadnym daniu. Flaki śmierdzące, niedoczyszczone, wasz sknocone totalnie. Rosół na wodzie. W ogóle nie czuć było rosołu. No to powiem pani szczerze, że no to może powinnam się poddać faktycznie. Może powinnam się wycofać z gastronomii. I na tym miejscu, na miejscu pani Magdy Gessler bym powiedział: no i tak robimy, skoro ty taka jesteś uparta i tak dalej, no to trzymaj się, do widzenia. No jeżeli słyszysz na dzień dobry, że jesteś zła, nic nie potrafisz i ja będę, ale o czym ja mam dyskutować? Czy ja mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem? Tymczasem Krzysztof kosztowną metodą prób i błędów kontynuuje zmagania z jajkiem. I skoro Krzysztof nie wie, jak się robi jajko w koszulce, to może to sobie wpisać w internecie i na YouTubie zobaczyć, jak to się robi. Przecież mamy czasy, jakie mamy. Mamy internet, mamy tyle informacji, a on nie chce z niej skorzystać. Dziwne dla mnie to jest. Jajka nie mogę zrobić. Niech pani pójdzie do kuchni zobaczyć, co jest z tym majonezem, dobrze? Nie bardzo pamiętam, jak. Majonez. Majonezu nie robiłem nigdy. Poddałeś. Jak tam przyszedł z majonezem? I właśnie to jest to, że szkoła. Skończyłeś szkołę, jesteś kucharzem, a idziesz do jakiejkolwiek restauracji i tak naprawdę ty nic nie potrafisz, bo w tej szkole ciebie niczego nie uczą w ogóle. Żółtek? Żółtka same? Żółtka olej. Żółtka, olej, powolutku wlewamy. Ucieramy, dawaj. Czy białko wylejesz? Kurde. Masz. O, już. Dobra. Okay, dobra, dawaj następne. Nie stresuj się, spokojnie. Ten plus tej pani, że ona jest spokojna i nie krzyczy na przykład na tego Krzysztofa, bo nieraz widzieliśmy takie restauracje, w których właściciel to już by tutaj szału dostał i tak dalej, a tutaj ona jest spokojna, miła, podchodzi ze zrozumieniem do szefa kuchni. Pani rozkosz, pani pozwoli tutaj! Pani Marta mnie woła. Krzysiu, trzepie. Powolutku olej. Nie pani miałam robić majonez, tylko ten pan. I skończyliśmy doświadczenie. To jest szachrajstwo. I tak nie będziemy się bawić.
Przywoławszy do porządku Jolę, Magda Gessler sama wybiera się do kuchni, by zobaczyć, co się dzieje z majonezem, ale też dokonać ogólnej inspekcji zaplecza. Cześć, Boczyń. Rozpręż się. Tak zapakowane rzeczy nie mogą być. Muszą być folią, która jest szczelna. Wszystko powinno być nie w garkach, tylko powinno być w odpowiednich pojemnikach zafoliowanych, szczelnych, nie po lodach. Bo to nie są pojemniki, które się do czegokolwiek nadają. Mikrofale idą wąt stąd. Tego typu rzeczy jak taka taśma nie mają prawa mieć miejsca z tego powodu, że tu zawsze wchodzą karaluchy. Wszędzie tam, gdzie się dotknie. No i jeszcze wchodzą pod poduchy. Trudno. Ewidentnie sprzątane jest pode mnie, ale chyba nie do końca się udało. No i tak jest. I tak wygląda właśnie wasza rzeczywistość, że po wierzchu jest czysto, a po kątach jest tak. Wszędzie jest tłuszcz. Proszę. Doprowadzić kuchnię do porządku. Szefowa najwyraźniej ma dość, ale czy zgadza się z krytyką? To jest normalne. Po każdym dniu, dwóch dniach zaraz będzie. To nie jest kurz, brud, który się zbiera po miesiącu niesprzątany. Nie mam nic do was. Okej, Krzyś. Sęk w tym, że według Magdy Gessler wcale nie jest okej. Tego pani ode mnie sobie życzy. Reklamy. To w sumie tyle. Ja chcę mieć tę samą kuchnię, co była, tylko poproszę, żeby pani Magda zareklamowała mnie na Instagramie i w telewizji. To tyle. Tylko ja nie mam pani pomóc, bo pani jest osobą wybitnie trudną do pomocy. No nie, tu się akurat nie zgadzam. A ja tutaj nikogo nie widzę, z kim mogę współpracować. Jeżeli pani musi lecieć do człowieka, który pani twierdzi, że to w nim jest potencjał i nie potrafi zrobić majonezu? Każdy z nas kiedyś zaczynał. To będzie oszustwo, dokąd pani nie zdobędzie prawdziwego szefa kuchni. Może pani mogę powiedzieć parę rzeczy, tylko że pani tu chyba na co dzień nie ma. Tak, nie mam jej tu codziennie. No to z kim ja mam pracować? Pani Magdo, dla trzech klientów nie będę przychodziła tu codziennie, żeby trzem klientom wydać obiad. Pani rozkosz, właśnie o to chodzi. Zaczyna się od jednego klienta. Jeden klient mówi to drugiemu klientowi. Opiekuje się człowiek. Trzech klientów mamy codziennie, tych samych trzech klientów. Trzeba coś zrobić. No, a nie rację. A pani czeka, niech spłynie na mnie energia Magdy Gessler. Nie. Ja wiem, co mogę tu zrobić. Ale patrząc na zespół, jestem załamana. A na panią jeszcze bardziej. Nasuwają się pytanie, czy faktycznie to była dobra decyzja, żeby zaprosić panią Magdę. Tak, to była dobra decyzja, ponieważ no, będziesz miała reklama, będziesz miała rozgłos i to nie tylko na Słupsk, tylko na całą Polskę i no i cała Polska o tobie się dowie. Więc to było tego warte, ale dalej to już wszystko zależy od ciebie, czy ty tą szansę wykorzystasz, czy nie wykorzystasz jej. Ta rozkosz okazała się prawdziwą przykrością. Dziś Mikołajek będzie oczywiście zamknięty, a podstawowe pytanie brzmi, czy Jola wciąż wątpi w sens rewolucji? Na razie udało się przynajmniej posprzątać kuchnię. Mam nadzieję, że Jola wróciła na ziemię ze swojej fantastycznej podróży. Pani Magdo, strzeliłam wczoraj gafę niesamowitą. Absolutnie. Krzysztof nie nadaje się na szefa kuchni, pomijając brak umiejętności, to nie ma zdolności przywódczych. Dlatego Krzysztofa zwolniłam i wyrzuciłam na głupi pysk. I on tu więcej nie pracuje, a jeszcze żeby się nauczył, to nie zapłacę mu za ten cały miesiąc. To jest zmiana zdania 180 stopni w ciągu 24 godzin. Tak, ja przemyślałam, ja nie wiem co w ogóle mną kierowało i dlaczego ja tak wyskoczyłam. No taki miałam wczoraj akurat trudny dzień. Oj, wczoraj było bardzo emocjonująco. Prawie się pogryzłyśmy z panią Magdą. Dzisiaj jest zupełnie inny nastrój. Proszę mi powiedzieć raz, jak pani sobie to wyobraża. Kto będzie jutro tu gotował? Ja będę szefem kuchni i przyjdzie nam do pomocy kucharz z pierogarni. Ale co się dzieje z Krzysztofem? Gdzie jest Krzysztof? Rozpoczęłam już poszukiwania szefa kuchni. I na razie ja pociągnę to stanowisko. Ja będę tutaj cały czas jako szef kuchni. Skoro tak, pora pomyśleć o przyszłości. Słupsko, takie historyczne miasto, związane bardzo mocno z moją rodziną, ale mojej rodziny tu nie było 140 lat temu, a ten budynek już był. I ja się w nim zakochałam i chcę nawiązać do historii tych ziem, które były kiedyś zamieszkały przed Niemców. 140 lat temu jadało się tu gęsinę, ziemniaki. Czyli nasza cotygodniowa zabawa, jaka kuchnia będzie w tej restauracji. I ja obstawiam, że tutaj byłoby idealnym pomysłem
kuchnia amerykańska. Burgery. Więcej nie wiem, co się podaje w Ameryce. Żeberka, nie wiem. No, żeberka też są. Taka kuchnia będzie okej, moim zdaniem. Będzie pocztowe. Chciałabym wrócić do tej świetności. Wnętrze będzie bardzo interesujące. No, oczywiście ta biel zabija całą energię. Ściany będą wytapetowane starymi gazetami. Lokal będzie klimatyczny. Nazwa tego miejsca będzie... Restauracja Złoty Piknik. Czy wiesz, co to jest piknik? Mogę nic nie mówić? Błagam się, nie. Nie jem ryb. Jak może kucharz nie jeść ryb? Wychowałam się na piklingu, to jest tłusty śledź. A pikling? A ja usłyszałem piknik i ja mówię... Ta fakt, przecież każdy wie, co znaczy piknik, a to co innego. Okej, dobra, głuchy jestem, no. Nieuważnie słucham. Ale żeby nie było, teraz się skupiłem jak najbardziej, w 100%. I nawet wiem, jak ten kucharz się nazywa, bo ma na imię Krzysztof. Pani właścicielka ma na imię Jolanta. Pani prowadząca to jest pani Magda Gessler. Więc kurde, wszystkich znam. Prawie wszystkich. Nie pamiętam, jak się nazywa ta pani, która ma 29 lat, która pomaga przy kuchni. Chyba Monika, ale to nie jest ważne. Ona jest osobą poboczną w tym wszystkim, więc jej nie muszę znać. Na początku będzie pikling z sosem frankfurckim, z zielonych ziół. Sięgniemy po zupę na kurze z dużą ilością dorsza, z kolendrą. Będzie zapiekanka z siekanej gęsi. Na wierzchu będzie rabarbar i botwinka. To jest menu waszej restauracji? Ta kuchnia na pewno pozwoli mi nauczyć się nowych rzeczy. To już nie są obiady domowe, tak. To już jest wyższa liga. Pani Jolu, nie chciałam przy zespole poruszać tego tematu. Co się dzieje z pani życiem prywatnym, bo tam była rozpacz w tym liście? Nie jest to rozpacz, po prostu jestem cały czas sama i jest ciężko samemu prowadzić tak duże przedsięwzięcie. A więc dziadkowie, którzy mają 50 albo 60 lat, którzy oglądają mnie, zobaczcie, jest kandydatka na żonę dla was. Piszcie mi w komentarzach, a ja was połączę z nią. Jak się stało to, że pani stała się samotną kobietą? Jestem po rozwodzie. Dawno? Tak, już 10 lat. I czy to jest taka sytuacja, która zraziła pani w ogóle do związków? Może uciekłam w pracę i tak dużo ciężko pracuję, że już wieczorem nie mam siły. Ale po co żyć? No tylko po to, żeby płacić kredyt? Może to jest zły pomysł na życie? Fajnie jest dziś się dzielić i smutkami, i radościami z kimkolwiek. Niech pani się trochę otworzy. Trzeba trochę zmienić to życie. Ono powinno być bardziej kolorowe i wesołe. To prawda. Albo sobie można kupić psa i z psem gadać na przykład. Ja zawsze wracam do domu, to gadam z psem. Czemu nie? Kiedy w Słupsku rozpoczyna się rewolucyjny remont. Dobra, nadszedł do mnie mega mocny pomysł. Jeżeli chcecie, żeby Kluska była razem ze mną przy nagrywkach, tam dawała mi łapki i tak dalej, to musicie oglądać również inne programy, bo Kluska będzie w innych programach. Nie w Kuchennej Rewolucji, tylko w Ostrym Cięciu, Moment Prawdy, Ugotowani i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj będziecie mieli zachętę, żeby oglądać również inne odcinki. Halo Adam, jak się masz? Witam cię serdecznie. Syrenka w Ustce rewolucję przechodziła w roku 2011. Jej właściciel Adam świetnie wykorzystał wizytę Magdy Gessler, w związku z czym do dziś może się cieszyć rzeszami klientów i finansowym sukcesem. Posłuchajcie, Adaś i ja jesteśmy razem od 9 lat. Zaraz będzie 10. Początki były ciężkie, natomiast poszedłem drugi raz w ciemno tego, co tu się wydarzyło po rewolucjach, się nie spodziewałem. Naprawdę działo się i dzieje się do dzisiaj. Zaczęło się ode mnie, od starego wędzarza, tak, łososia, ale zrozumiał, że wszystko tkwi w produkcie. Bardzo ważną rzeczą jest jego szafa, która pokazuje, jakie są ryby, które są tego dnia naprawdę świeże złowione. Niesamowite ryby. Jest to bardzo dobry pomysł, rewelacyjny, bo ludzie widzą, że to jest świeże, że to jest... naprawdę dbanie o jakość. W porcie jestem praktycznie codziennie, przebieram sobie ryby. Jest po prostu mistrzem produktu, który potrafi genialnie złożyć w tej restauracji. Tak jak tu widzicie na stole, pasta z makreli, tatar z łososia, ryby wędzone. Aż sterczą. Wiecie, jedzcie, bo nie będziecie jedli, to ja do was nie mam zaufania. Jakie były początki od razu po rewolucji? Po prostu trzeba było zakasać rękawy. Ciężka praca. Bardzo dużo ciężkiej pracy. Ale to w sumie tak jak po każdej rewolucji, zawsze są mega tłumy, mega ruch, bo chcą zobaczyć, jak to się dzieje. Jak to było, jak to nowy wystrój, nowe smaki. Bo pani Magda była. A z czasem to już zależy od ciebie, czy to utrzymasz, czy nie utrzymasz tego.
Jest taka legenda, że kiedyś niemieccy latarnicy, jak żony zachodziły w ciążę, to próbując pierwszego z brzegu śledzia, jeżeli była ikra, to mówili, że będzie córka, a jeżeli był mlecz, to że będzie syn. W związku z tym dostaniecie ode mnie piklinga w prezencie. Super. Proszę bardzo. Wyszedł z wędzarni półtorej godziny temu. Bardzo miły gest, bardzo się cieszę i taki fajny prezent, niespodzianka. Adam, zapraszamy cię na kolację. Tam bardzo się cieszę. Tutaj pan się uczy jeść ryb, ja go obserwuję bacznie. Po prostu rzadkiem rybę. Okazało się, że tą rybę można podawać w różnych wydaniach i była bardzo smaczna i fajnie podana. Przekonałem się do tego i na pewno nadrobię to, że jej nie jadę. Adam wierzy w to, co robi. Jolu, życzę ci tego samego. Sukcesem każdej restauracji jest radość. Uśmiech. Jutro będziemy mieli jakie miny? Cudne. Obiecujemy. Adaś? Jutro będziecie mieli zmęczone miny, bo po całym tym dniu to naprawdę będziecie wykończeni. Ale chyba o to chodzi właśnie w pracy, żeby pracować i czerpać radość z pracy. Pokazałam Joli i jej zespołowi, że pasja i determinacja rządzą. I oby w dodatku okazały się zaraźliwe. Ja uważam, że też osiągniemy taki sukces. Zrobimy wszystko ze sposobu naszej mocy, żeby ten sukces powielić. I niech tak właśnie będzie, bo jak widać, rewolucja potrafi zdziałać cuda. Czas pożegnać mało atrakcyjny baner, który odtąd zastąpi prosty, lecz elegancki nowy szyld. W kuchni od rana się gotuje, w czym Joli pomagają kolejni, niezbędni w rewolucyjnych okolicznościach pomocnicy. Bardzo jestem ciekawa, czy wczorajsza kolacja rozbudziła ich apetyt na własną restaurację. Dziś na początek powinien być gotowy wywar na kurze i gotowanym w rosole. A, jest. Widzę lustro na ścianie, to oznacza, że udało nam się, nie wiem co nam się udało, ale widzę lustro. To jest najważniejsze, że jest lustro, a więc wystrój na pewno będzie picobello. I w ogóle, what the fuck, wy do mnie się czepiacie o to, że ja pokazuję ten gest. I że to niby jakiś satanicki gest. O co wam chodzi, ludzie? To jest po prostu, że okej, wszystko okej. To tyle. Nic w tym więcej nie ma. Nie wiem skąd się biorą te chore pomysły, ale przerażacie czasami mnie naprawdę tymi komentarzami, które ja czytam. Pachnie dorszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cebula z dorszem, rosole. Można z kurczaka. Na full. I zacznij wyrabiać to mięso z cebulą. Pora zająć się gęsiną, czyli podstawą przyszłej zapiekanki. Lubczyk. Boczek, wędzony. Pieprz, tamber. Czosnek. Teraz chałkę. Robimy majonez dla sosu frankfurckiego. Niech młody przyjdzie, pani też. Najpierw wybijamy, sprawdzamy, czy jaja jest w porządku i czy jest świeże, czyli czy białko trzyma się żółtka. Olej. Ocet winny. Dobra. Sól. Ja mam dosyć. Spierdam stamtąd. Gania nas jak młodego w wojsku. Majonez będzie tylko dodatkiem do właściwego sosu. Nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że kiedyś w jednym odcinku pani Magdalena powiedziała, że nie wolno robić majonez mikserem, tylko się robi ręcznie go. Mogę się mylić, ale mi się wydaje, że właśnie tak przypominam sobie coś takiego. Trzymaj tak, tu, palcem. Gdzie jest przechowa? Nie wiem. Do góry, powoli. Powoli, do góry, na dół, do góry, na dół. Jak się robi majonez? Nie jest to wcale takie trudne. No właśnie. Polski ocet spirytusowy, poproszę. To do piklinga. Do tego dodajemy majonez, delikatnie mieszając. Sos frankfurcki, proszę. Ilość zieleniny jest tak gęsta, że zagęszcza sos. Pietruszka. I szczypiorek.
mnie to jest trochę bez sensu, że szefowa, która powinna to wszystko patrzeć, pilnować, obserwować, zapisywać sobie, jak to wszystko wygląda, ona ma w dupie wszystko i idzie sobie gdziekolwiek. To w ogóle nie ma sensu, bo to okej, wszystko za wszystkim patrzy Krzysztof i tak dalej, ale Krzysztof tą wiedzę będzie miał przy sobie. Jak on się zwolni, to tylko ta wiedza pójdzie również razem z Krzysztofem i szefowa zostanie z niczym. Piękne Bo przecież to ona wszystkie przepisy musi wykuć na blachę. Zapiekanka trafia do pieca. Czas się zatem pochylić nad burakami i rabarbarem. Buraczki w ten sposób to będzie na pewno czerwone. I będzie się chwilę gotować. To jest bardzo ważne, żeby do buraczków i do rabarbaru dodać to, koper. Z rabarbaru robicie kisiel? Równolegle trzeba myśleć o daniu promocyjnym, do czego przyda się pasta z pickling'a. Warto przy okazji nauczyć klientów, że dania z restauracji mogą zamawiać na wynos. Dobra, ładnie to wygląda, bardzo ładnie mi się podoba, smacznie, apetycznie. Zjadłbym coś takiego na ulicy, ale teraz zobaczymy, jak wygląda wystrój. Bo mnie nie interesuje to, jak oni będą zapraszać ludzi na kolację, bo to jest to samo za każdym razem. Złoty pickling czerpać będzie z kulinarnej historii Słupska. Zmieniła się kolorystyka lokalu, w którym teraz zrobiło się przede wszystkim przytulniej. Na nieapetycznych białych wcześniej ścianach leżą teraz tapety imitujące artykuły z dawnych gazet. Motywem przewodnim są ryby jak wędzony śledź w nazwie lokalu. Jest lepiej, ale te czerwone ściany moim zdaniem nie pasują do motywu tej restauracji, no bo czerwony kolor mi się nie kojarzy z morzem w ogóle, ani z rybami. To jest taki minus, ale tak to generalnie sobie kolej nie zrobić tej rejestracji, byłoby lepiej niż było wcześniej. Stoły zastawione, więc pora otwierać drzwi. Spragnieni nowych smaków goście już nadchodzą, a wśród nich Adam z Ustki. Miejsce jest rzeczywiście bardzo klimatyczne, urokliwe. Wystrój taki trochę przedwojenny. To wnętrze oddaje tą atmosferę tamtych czasów. Jest przytulnie, lampy w oknach dodają niesamowitego nastroju. Właścicielka nazywa się Jolanta Rozkosz. Mam nadzieję, że rozkosznej uczty dzisiaj doznacie. To będzie królował do złoty piknik, czyli złoty śledź bałtycki. Do tego zielony sos frankfurcki. Smacznego życzę. O przystawce Magda Gessler powiedziała prawie wszystko. No chyba, że goście mają jeszcze coś do dodania. Ten piknik naprawdę wybornie, delikatnie uwędzony. Do tego wspaniały sos. Ten sos naprawdę nie spodziewałam się, że może być takim rewelacyjnym dodatkiem do wędzonej ryby. W sumie wszystko się dowiedzieliśmy, czego chcieliśmy o tej restauracji i teraz czekamy, aż pani Magda wróci do nas po paru tygodniach. No i zobaczymy, czy ta restauracja w ogóle jeszcze działa, czy nie działa, bo chociaż patrząc na zachowanie tej szefowej, moim zdaniem chyba nie będzie otwarta ta restauracja, ale zobaczymy, chciałbym się mylić, bo ja zawsze lubię, kiedy restauracje działają i uda im się przetrwać rewolucję. 18 tygodni później coś to poniosło panią Magdę. Oj, chyba jakaś impreza była grubsza, skoro jej tak długo nie było. Czy Jola odnalazła się we własnej restauracji? I czy znalazła szefa kuchni prawdziwego zdarzenia? Czas rozwiązać to równanie z wielką niewiadomą. A z jakim wynikiem? Dzień dobry. Szukajcie. I się odniosę do ostatniego momentu, gdzie nagrywałem odcinek Kuchenia Rewolucji z Weroniką i gdzie się śmieliśmy z tego, że pani Magda nie ma maseczki, a reszty wszyscy mają. I wy mi pisaliście, ale jak ona będzie jadła w maseczce? To czemu ona nie była w maseczce przed tym, jak wchodziła do tej restauracji? Koronawirusem nie obowiązuje, czy co? No to jest takie trochę dziwne. Albo w tym momencie, kiedy zamawia jedzenie, to mogła też być w maseczce. Czekam na waszą odpowiedź, co wy mi powiecie. Każdy z naszych klientów dostaje czekadełko, zanim obsłużymy. Bardzo ambitna kuchnia. Kraczki z lina, głąbki z gąską, rogi ze śledziem. Naprawdę bardzo ciekawa karta. Czy mogę już przyjąć zamówienie, pani Magdo? No tak, poproszę moje menu. A jak się sprawdzi coś spoza niego? Tłuste, niedobre, nie wiem co. Są źle doprawione, te wszystkie trzy pasty.
nie są zachęcające. Pikling powinien być lekko podgrzany, bo jest za zimny. No i sztywny. Strasznie ciężko go rozebrać. Jest sztywny, bo jest martwy. Dlatego jest taki. Nie tak to chyba miało wyglądać. Kolejna rosół na kaczce. No ale tak to jest, jak się podczas kolacji i podczas robienia kolacji nie patrzyło na przepisy, tylko ja nie wiem, gdzie ona była. Miała wszystko w dupie. No i teraz jak jest, tak jest. A kolendra nie smakuje kolendrą. Nie wiem cholera, co to jest. Chyba szczypiorek. Bez tej kolendry to wszystko razem nie gra. To nie była kolendra posypana. Co? Wreszcie zapiekanka z gęsiny. I zaraz Jolanta powie, że no tak naprawdę to pani Magda w ogóle się nie zna. I ja nie wiem, po co ona w ogóle tu przyjeżdżała drugi raz. Ja się lepiej znam. No i tyle. Tak twarde mięso. Spróbuję tego sosu. Straszne. To śmierdzi niestety spalonym, brudnym piecem. O Boże. Aż gorzkie. Co się tu stało? Wyłączyłem odcinek. Boże, nie. Nie chciałem tego zrobić. Gdzie jest ten odcinek? Który to był odcinek w ogóle? Kurde, no. Kto gotuje? No, ja wam już mówię, co się tu stało. Moim zdaniem to nie ma Krzysztofa. Krzysztof się zwolnił, albo szefowa zwolniła Krzysztofa. I tak jak mówiłem wam, Krzysztof zna wszystkie przepisy. A pani Jolanta nic nie zna. Zadania nie mają nic wspólnego poza składnikami z tym, co ja robiłam i uczyłam. To jest pełne jakiegoś koszmarnego tłuszczu z brudnego pieca, który nie był spłukany odpowiednio. I został smak środka do czyszczenia pieca w sosie. Uprzedzamy klientów, że zapiekanka jest tłusta, bo jednak mięso... Uprzedzamy klientów o tym, że zapiekanka może mieć smak Ludwika, ponieważ umyliśmy przed chwilą piec i kucharz nie wytarł do końca piecu. Ale ona jest tłusta, bo jest przegrzana. A jest bardzo wysoka temperatura. Pani, jeżeli w przepisie był również boczek wędzony. Ale jeżeli ten boczek jest zemulgowany, on się nie wytapia. To jest tak ostre od ilości goździków, że to jest po prostu niejadalne. Pickling był za zimny, bo obok grzanka jeszcze z pastą picklingową, której dzisiaj zabrakło. Zabrakło też grzanki w zupie. W tym biurze była taka masa czosnku surowego, że to było niejadalne, nie było kolendry, był szczypior. Szkoda, bo wywar był naprawdę interesujący. Jest bardzo źle. Kto gotuje? Mamy nowego szefa kuchni. No właśnie. To jest człowiek, który niestety nie posiada smaku. To znaczy nowy szef kuchni nie podpisuje się pod tymi daniami, ponieważ te dania robi Monika, która była na rewolucjach. On robi inne potrawy, pozostałe. Ale już nie trzeba wszystkiego spychać na Monikę, bo Monika nie musiała tego znać, no bo on nie jest kucharzem, ona tylko jest pomocą kuchenną. A nadal cała wina leży na tobie. Monika była pomocą kuchenną, a nie szefem kuchni. Nie powinna pani dawać tego nic. To nie jest prawdą, bo dzisiaj szefowa z nami była na kuchni i jakby ona odpowiadała za całe wykończenie tych dań. Co się stało z Krzysztofem? Wyjechał za granicę. Krzysiek po jakimś czasie po prostu zrezygnował i mówił, że się nie odnajduje w roli kucharza. Pani nie było ostatniego dnia w kuchni niestety i to się daje odczuć. Wybiera pani plonę, to w niczym nie przypomina tego, co żeśmy robili. Straszna szkoda. Szef kuchni przy dzisiejszych daniach praktycznie nie brał udziału. Możliwe, że gdyby był, to by zupełnie inaczej też to wyglądało, bo ma dobry smak i jest dobrym kucharzem, bardzo dobrym. Jest bardzo ładnie. Trzeba się naprawdę pozbierać, przemeblować te dania. Przedobrzyliśmy. Ktoś musi to poprowadzić, kto ma smak. Nie mam zamiaru się poddać. Dzisiejsza porażka nie spowoduje, że siądziemy, będziemy płakać, tylko będziemy podnosić poziom jeszcze wyżej, poprzeczkę sobie. Czy pozostaniemy przy daniach pani Magdy? Nie wiem, na chwilę obecną. Przedyskutujemy to przede wszystkim z załogą. Czyli tak jak mówiłem, pani Magda tu przyjechała tylko dlatego, żeby zrobić remont i wyreklamować restaurację. Po prostu piękny pomysł. Będziemy pytać gości naszych.
Restauracja Złoty Pikling to bardzo ciekawa knajpka. Możecie tu wpaść i spróbować dań, ale ewidentnie nie ma tu moich smaków. Teraz zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek są smaki w tym Złotym Piklingu, czy on w ogóle jest otwarty jeszcze. Powiem wam tak, nie ma napisanego w internecie, czy jest zamknięty, czy nie jest zamknięty, bo jest napisane tylko, że Złoty Pikling 4.0 opinie, to tyle. Opinie ostatnio były 2 lata temu. A więc liczę na was. Na pewno ktoś z was napisze mi, że jestem debilem i ja nie umiem szukać. Ale ja się przyznaję, że nie mogę tego znaleźć. A więc czekam na wasz komentarz, gdzie napiszecie mi, czy ta restauracja cały czas działa, czy nie działa. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajmy o naszej umowie, że jeżeli będziecie oglądać inne odcinki, nie tylko Kuchenne Rewolucje, to tam będzie kluska. A więc wszystko zależy od was, czy kluska wróci na ten kanał, czy nie wróci. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę i widzimy się z wami już wkrótce. Dzięki, cześć.